rozgrzewającej zupie czosnkowej serdecznie zapraszam na pieczoną pierś z kurczaka, ale to nie wszystko. Pokażę też, jak przygotować polędwiczkę wieprzową w sosie chrzanowym. Spójrzcie tylko. To są piersi z kurczaka, mają jednolity, bladoróżowy kolor i są jędrne. W dodatku nie pachną zbyt intensywnie i tak właśnie powinno być. Mięso nacinam, ale nie do końca. Chodzi o to, żeby powstały mi kieszonki. Zdecydowałam się na polski drób, dlatego że jest to wysokiej jakości zdrowe mięso o dużej zawartości pełnowartościowego białka. Opruszam solą i pieprzem. Tak przyprawione mięso zostawiam na chwilę w spokoju. Nie wiem, czy wiecie, w mięsie drobiowym są witaminy A, E, D i K oraz witaminy z grupy B. Ale to nie wszystko. W drobiu są również składniki mineralne, takie jak łatwo przyswajalne żelazo, potas, magnez oraz cynk, który wzmacnia naszą odporność. Ten ostatni jest szczególnie ważny dla nas, dla kobiet, ponieważ wzmacnia skórę, cerę i paznokcie. Do miseczki wlewam 2 łyżki oleju z pestek winogron. Dosypuję 0,5 łyżeczki kurkumy. Łyżeczkę słodkiej papryki. I łyżeczkę ziół prowansalskich. Jeszcze trochę świeżo zmielonego kolorowego pieprzu. Bardzo lubię tę marynatę, zwłaszcza do kurczaka, ponieważ podkręca smak i aromat potrawy. Do faszerowania mięsa użyję czerwonej papryki, kroję w paseczki, oscypka, i jeszcze świeże liście szpinaku. To będzie wyjątkowe towarzystwo dla filetów z kurczaka. I taki pakuneczek do kieszonki. Piersi z kurczaka lądują na blasze piekarnikowej. Mięso wstawiam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Będzie się piekło jakieś 30 minut. Polędwiczka wieprzowa to jedno z moich ulubionych mięs. Nie wymaga długiego marynowania ani przygotowywania. Kroję na kawałki. I delikatnie rozbijam. Przyprawiam solą. Świeżo zmielonym pieprzem. I opruszam majerankiem. Rozcieram w dłoniach, żeby wydobyć już aromat majeranku. W taki sposób przyprawiam mięso z każdej strony. Dzięki odpowiedniej hodowli polska wieprzowina jest mięsem chudym. Jednocześnie stanowi dobre źródło pełnowartościowego białka. Znajdziemy w niej również dużo witaminy B1 i B6. Ta pierwsza, czyli B1, wpływa na pracę tarczycy, procesy metaboliczne i układ nerwowy. Z kolei witamina B6 odpowiada za prawidłowe ciśnienie krwi, pracę mięśni i serca oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Wieprzowina ma też dość sporo witaminy E, czyli witaminy młodości, jak też jest dobrym źródłem witaminy D i K. Jednak głównym powodem, dla którego warto sięgać po polskie mięso wieprzowe, jest bardzo duża zawartość wysoko przyswajalnego żelaza chemowego. Na patelnię daję klarowane masło. Na rozgrzany tłuszcz mięso. Obsmażam z każdej strony. Złocista polędwiczka wraca na deskę. A na patelni ląduje jedna cebula, drobno pokrojona. Do złocistej cebuli dorzucam pokrojony czosnek. Podlewam odrobiną wody, tak pół szklanki wystarczy. Cebula z czosnkiem się dusi, a ja do śmietanki wysokoprocentowej, jakieś mam tutaj pół szklanki, dodaję łyżkę mąki. Ona zagęści mi sos. I roztrzepuję mąkę w śmietanie. Przelewam na patelnię. Wieprzowina lubi też sąsiedztwo chrzanu. Dodaję świeżo starty chrzan. Porządna łyżka. I od razu zrobiło się jakoś tak bardziej świątecznie, a w moim domu śniadanie wielkanocne zaczyna się właśnie od kawałka świeżego chrzanu, który wyciąga się z koszyka i każdy musi przed jajkiem jeszcze zjeść ten świeży kawałeczek chrzanu. Sos doprawiam tylko solą. Do takiego chrzanowo-śmietanowego sosu wkładam polędwiczki. I jeszcze tylko chwila duszenia i potrawa gotowa. Polędwiczki gotowe. Piersi z kurczaka też pięknie się upiekły. Do tego jeszcze kasza jęczmienna ugotowana na sypko i buraczki ćwikłowe z chrzanem. A jakże? A do dekoracji świeży majeranek. I potrawy, które zrobiłam z myślą o świętach, gotowe.